Ok, witam na moim świecie testowym. Co tutaj mamy? Wioseczka i nic więcej. I lej po bombie. Przy kręceniu promo. Wyspa jakaś slajmowa tam jest. No i tutaj mam taką skrzyneczkę z podstawowymi rzeczami, które będą mi potrzebne do budowy. Także co będzie mi potrzebne? Będzie mi potrzebne na pewno Redstone Furnace, Thermal Expansion, Harvester i Planter z Mine Factory Reloaded. I z Thermal Expansion będzie mi potrzebny Redstone Cell, Redstone Energy Conduct, Steam Dynamo. Aha, jeszcze coś by mi było potrzebne, ale to zrobimy przy okazji, jak już będziemy ruszać. Kilka Large Barrel. Dokładnie raz, dwa, trzy, cztery w zasadzie. Czyli zaraz jeszcze sobie jedną wezmę. Dobra, mamy. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Źródełko wody. Speed update i item filter. Upgrade i item filter. I rubber wood. Row, rubber sapling. Także tutaj mamy item translocators z extra utilities. Mamy jeszcze transfer node. Dobra, kilka takich rzeczy. Także od czego zaczniemy? Przy budowaniu takiej faremki musimy zacząć od postawienia harwestera i plantera. Harwester może stać na powierzchni. Stawia się go tak. Tak go się stawia. Dobra. Farma będzie 3x3, czyli tu musimy postawić nasz planter i ustawić na nim coś takiego. Oczywiście każde inne saplingi też będą tutaj działać, oczywiście jeśli nie są multiblokowe jak gdyby, czyli z jednego saplinga dostaniecie jedno drzewo, a nie na przykład z 2 na 2 dostaniecie jedno drzewo. To musi tak działać. Czyli co jeszcze? Co jeszcze? Co obok tego było? Obok tego był Redstone Energy Cell i pod tym był co? Muszę sobie przypomnieć, jak to było budowane, żeby tutaj... Żeby tutaj za bardzo mi się to nie paprało później. Dobra. Tutaj robimy tak. Zobaczymy, czy to działa. Nie działa. To ja robiłem tutaj dzień. Dobra, mamy dzień i teraz musimy tylko tutaj stawić, żeby oddawało. Wiem, że sporo przy tym jest zabawy, żeby uchwycić, która strona jest która.
Czyli ta jest. Dobra, już działa. I do tego musimy ustawić tutaj źródełko wody i Steam Dynamo. Czyli zrobimy tak, źródełko wody robimy z Liquid Node i tutaj potrzebujemy wiaderko. Czyli tu robimy coś takiego. Chociaż źle zrobiłem. Dobra, źródełko wody jest, się zbiera i tutaj postawimy Steam Dynamo. Steam Dynamo. Do niego musimy doprowadzić tym kabelkiem wodę. Woda już jest. Itemy, które wykorzystaliśmy, już sobie odłożymy, żeby nam tutaj nie bruździły. Transfer noda. To item filter. To i te drewno. Transfer not liquid już używaliśmy. Czyli tak. Tutaj potrzebujemy teraz postawić transfer nodę. Do niej musimy dać, żeby ona wyciągała nam tylko drewno. Czyli robimy prawym na item filter i zaznaczamy na nim rubber i dajemy go tutaj i speed upgrade. Powiedzmy tak, to sobie wyciągniemy. Robimy ta strona. Musi być, nie wiem, na jaki kolor. Zaraz zobaczymy, czy to będzie odbierać. Tak, buduje swą energię, czyli odbiera stąd. Tu jest wyjście po prawej stronie, czyli moglibyśmy zrobić na zasadzie item translocators, czyli zrobić tak. Translocators 1 tu, drugi tu. I położyć tak, że z tego pieca będzie trafiać tutaj. Jeszcze jedna podstawowa sprawa. Oczywiście musimy... Tu już jest bedrock, więc jest ciulowo trochę. No ale powiedzmy, jeszcze nie jest najgorzej. Musimy tą energię pociągnąć tu do plantera. I on teraz buduje swą energię. Powinien sadzić.
powinien sadzić już. Tylko dajmy mu trochę dirtu jeszcze. Trochę staków tych rubberowych wezmę jeszcze, żeby pokazać. Czyli weźmy sobie jeszcze stak tego. Włóżmy tu do środka. Na razie to zakryjemy. I dobra, ja zrobię chwilę przerwy, muszę ogarnąć się, co i jak tutaj zrobić. Muszę się też napić. Zasycha mi trochę w gardle, jak za długo mówię. Okej, jestem z powrotem, poczekajmy na to, aż nam drzewka urosną. Możemy je bujnąć bombmilem. Żeby to przyspieszyć. Dobra, to już będzie, powinno zbierać nam produkty jak raw rubber, czyli produkty przemiany tych drzew i sadzonki. A tu powinny się przepalać nasze rubber wood na charcoal, który trafia automatycznie do steam dynamo. Czyli tutaj wszystko gra. Tutaj buduje się ilość tych redstone fluxów, czyli tej energii thermal expansion, i nic się nie dzieje, czyli wszystko tutaj jest dobrze. Teraz stąd dałbym tutaj kolejną transfer nodę. Transfer node items oczywiście. I tutaj musimy ustawić na item filtrze. Musimy ustawić rubber saplings. I dać speed upgrade. Damy trochę więcej. Więc to powinno zostać wyciągnięte, ten... Tak, i czeka, aż odpowiedni blok będzie mógł przejąć. Ajajajajaj. Zniszczyłem chyba. No dobra, więc sobie najpierw ustawmy to, czyli... że to ma trafiać tu. Tutaj jest 50. Dobrze, że tutaj mamy tego dirta jeszcze. Rubber saplings. Czyli tak. Raz, dwa. Raz. Tu tą transfer nodę.
Tam oczywiście nam pakuje wszystko do tego, ale ja zaraz to usunę stamtąd. Teraz powinno grać. Czyli te rzeczy sobie usuniemy i one już będą nam tu ładnie grać. Mamy 50, jak bujniemy bonmilem, powinno nam się troszeczkę zwiększyć, czyli to na razie nie będziemy używać i damy tak. Wiadomo, że tutaj będziemy mieli trochę tych sadzonek, ale one od razu zostaną przetransportowane tutaj. No, bardzo szybko to idzie. Tutaj nic nie ma, także to już działa nam, czyli mamy dwa produkty jak gdyby zabezpieczone, czyli saplingi tam i tu. Teraz możemy sobie zrobić tak, że nadmiar tych saplingów ma nam trafiać do tej beczki, czyli beczkę sobie postawimy powiedzmy tak. Musimy mieć tu jakiś klucz, czyli klucz najlepiej by był hammer, nie hammer, jak to jest, nie wręcz, tylko wręcz może crescent hammer. Aha, to się niby nie łączy. Czy od spodu? Może od spodu. No i zobaczymy, jak to będzie działać. Zrobimy sobie znowu dzień i weźmiemy bonmila. I w zasadzie moglibyśmy zrobić inaczej, że to, jak widzicie, każdy się uczy cały czas i swoje projekty poprawia. Dodać tutaj. Gdzie to kieruje nam teraz? Jakby to zrobić? To jest tu. Że to też tu. Transfer node tu
i dać. Tak się da, żeby bokiem to wychodziło, no ale zobaczymy, tutaj przecież jest. Dobra, bujnijmy teraz tą faremkę. Już wiem, jak to zrobimy. To zrobimy. Tak, od spodu. Od spodu działa, to ma być rubber i ma być szybko. Ma być tak. Mam nadzieję, że za mną nadążacie i nie jest to jakiś tam duży chaos związany z tą farmą. Tam powinno się wszystko kierować, czyli tam powinno być więcej. Jest więcej, tu nie ma nic, tu też nie ma w środku. Także wszystko gra, jak tutaj... Zobaczcie tak. Tu saplingów jest 64, jak tylko wrzucimy, powinno być 64 plus 5. No i pięknie, czyli to działa wszystko. Działa tak, jak powinno działać. Tu będzie nam sadzić. I stąd będzie się nam kierować do tamtej faremki. Nic się tutaj nie blokuje, nic się nie dzieje. Tutaj możemy też zrobić beczkę, która będzie nam zbierać nadmiar tego charcola, jeśli tutaj będzie max. Czyli robimy to w sposób prosty. W sposób prosty. Jak to by miało być? W zasadzie takiej, że
lewą rączką. 11 czarkola. Ale gdzie to jest teraz? Czy to jest tu? Dobra. Czy to nadal tutaj trafi? Nie wiem. Zaraz się przekonamy na samym końcu. Stąd weźmiemy, to usuniemy. I damy tutaj od spodu, czyli znowu zmieniliśmy trochę ustawienie tej faremki, ale ja na końcu wszystko jeszcze raz pokażę, jak jest podłączone. Co gdzie trafia. Trochę chaos. Czyli to ustawmy tutaj i że to stąd 11 i powinno trafiać tu. Ale tam jest przecież max, nie? Ale jak stąd weźmiemy, to oczywiście tu się uzupełni. Więc wszystko gra tak, jak powinno grać. Oczywiście nie widzę tamtego czarkola, bo jestem na jakimś tutaj dziwnym creative'ie. Czyli to robimy tak. To robimy tak i zostaje nam tylko jeszcze jeden produkt, jakim jest Raw Rubber. Ale to sobie już zabuduję tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. I będę tłumaczył na sam koniec. Raw Rubber możemy dać bokiem. Ale gdzie bokiem? Do czego? Raw Rubber możemy dać na przykład możemy postawić tu. Tylko musimy dać na filtrze ustawić, co tu ma wyjmować. Czyli tak, tu ma wyjmować tylko to. I pustą łapką musimy dać, że skąd dokąd. Gdzie mam klucz, żeby rozłożyć. No i dobrze, teraz to zakrywamy wszystko i tłumaczymy co i jak. Trochę to zajęło więcej niż myślałem, że to zajmie, no ale niestety na to nic nie poradzę. Dobrze, teraz omówimy, o co tutaj chodzi. Ja tylko wezmę znowu sobie bone meal. I będę pokazywał co i jak. Tutaj sobie rosną, wiadomo, te drzewka. Są ścinane przez harwester. Tutaj pod tym jest planter. Dokładnie tu. W nim są sadzoneczki i one są sadzone. I tutaj rozsiewane. I później wszystko trafia za planter do tej skrzyneczki. Tutaj jest kierowane za pomocą transfer nody z ustawieniem Rubber Wood do Redstone Furnace i on przepala wszystko na charcoal, który tutaj jest przekazywany i od spodu jest przekazywany do Steam Dynamo. Tutaj jest bateryjka wodna za pomocą transfer node Liquids Extra Utilities i pod tym jest źródełko wody, które zasila wodę te Steam Dynamo. Steam Dynamo oddaje energię do Leadstone, która zasila harwester i planter. Tak wygląda cała ta instalacja. Jest to, myślę, że mega kompaktowa budowla, która pozwoli na
uzyskiwanie bardzo dużych ilości drewna w małym czasie. Jeśli to na serwerze sobie postawicie, na przykład na Extreme Techu. Aha, i tutaj jeszcze sadzonki za pomocą transform nody z ustawionym rubber saplings trafiają do plantera z boku. O tym jeszcze nie powiedziałem. Na przykład taka instalacja pozwoli w krótkim czasie na serwerze uzyskiwanie dużej ilości tych produktów, jak rubber wood, rubber saplings, rubber, raw rubber i charcoal. No nic, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że moja konstrukcja Wam się bardzo podobała, jaki sposób mojego przekazu i sposób działania tej budowli. Wiadomo. Do zobaczenia w kolejnych tutorialach. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać. Pa, pa.